Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Z, rozpoczynamy piątą grę finału SGL Ligi Teamowej, w której stanęły naprzeciw siebie klany Root oraz Fnatic, jakkolwiek kto chce to wymawiać. Root QXC to kolejny przeciwnik swojego przeciwnika, masło maślane. Jest to oczywiście Fnatic Sen, który gra tutaj jako fioletowy. Przepraszam bardzo, przez fioletowym mam na myśli oczywiście jasno-niebieski, fioletowym jest QXC. Mamy tutaj jasno-niebieskiego Zerga oraz właśnie fioletowego Terana, czyli mamy tutaj Deep Purple QXC, no i Deep Blue Sen. W każdym razie, mapą, którą będą tutaj obaj, na której będą obaj tutaj gracze prowadzili rozgrywkę, jest Delta Quadrant, mapa, której bardzo dużo graczy nie lubi, jest ona trochę jak Marmite, można go lubić albo można go nienawidzić, nie ma tutaj za bardzo nic pomiędzy tymi dwoma stanami, w każdym razie obaj gracze są dosyć blisko siebie. Co nam to może sugerować? No na pewno Natural dla Zerga będzie troszeczkę trudniejszy do złapania, chodzi mi tutaj o jego zewnętrznego Naturala, Terran jego Natural no także może nie być zbyt skuteczną, dobrą taktyką we wczesnej fazie gry. No i oczywiście ten gold na pewno nie będzie ekspansją, która w ogóle zostanie wykorzystana w tej grze. Jak na razie wygląda na to, że będzie miał miejsce tutaj wybudowanie ekstraktora, no i za chwilę zapewne zobaczymy tutaj spawning pool'a, dokładnie w tym momencie zostaje on tutaj wybudowany, co sugeruje nam naprawdę bardzo szybki speed do lingów, bardzo ważny upgrade dla Zerga. QXC tymczasem będzie starał się wallować swoje wejście, troszeczkę nie podoba mi się tutaj to puste miejsce, widać, że będzie tutaj oczywiście wybudowany techlab lub reaktor, jednakże tutaj takie podwójne supply'e bardzo blisko siebie, one są bardzo, bardzo niebezpieczne, no, bardzo niebezpieczne jest postawienie supply'ów w ten sposób przeciwko Zergowi ze względu właśnie na Baneling Busty, na właśnie te ataki 6 Banelingów, 5 Banelingów, które bardzo szybko niszczą supply depoty. No i to może być dosyć duży problem w tym momencie dla QXC. QXC oczywiście gra tutaj ze swoim przeciwnikiem przy stanie 2-2. No i zaraz zobaczymy tutaj, oczywiście jest to best of 7 do 4 wygranych. Przegrany teamu, z jednego teamu odpada. Następny gracz jest oczywiście tutaj wybierany przez ten team. No i mamy już tutaj pierwszego Overlorda, który dostaje baty tutaj, dostaje oczywiście tutaj przyjacielskie pozdrowienie, ołowiane lub nawet można powiedzieć uranowe pozdrowienie. Mariny nie posiadają upgrade'u na uranowe pociski, więc można by założyć, że już się posiadają. Oczywiście Sen tutaj stara się uciec z tym Overlordem, ale nie za bardzo ma gdzie. Musi troszeczkę uważać przed tymi marinami. Co buduje w swojej bazie? Jest to fabryka. Może być tutaj 1-1-1. Bardzo szybkie Banshee przeciwko Zergowi są dosyć skuteczną taktyką, ze względu na to, no, że w tak wczesnej fazie gry Zerg może nie za bardzo posiadać jakieś jednostki, które byłyby w stanie skutecznie właśnie przeciwdziałać tym Banshee, zwłaszcza za Cloak. No i tak jak mówiłem, QXC, te dwa supply'e, no i nawet nie ma tutaj dobudówki, co jest także bardzo interesujące. Budowany jest także bunkier, chcę tutaj odrobinkę się zabezpieczyć tym bunkrem. Sen tymczasem ekspuje w stronę swojego otwartego naturala, nie widać tutaj, żeby niszczył te skałki. No i ta ekspansja to jest naprawdę coś bardzo interesującego, zobaczymy tutaj, buduje drugiego Queena, więc naprawdę będzie obawiał się tych Banshee. W tym momencie jest już budowany Starport, no i mamy Techlab, więc jednak może będziemy tu właśnie te szybkie Banshee widzieć. QXC jak na razie na bardzo dobrej drodze właśnie na bardzo dobrej drodze w kierunku właśnie stworzenia tych Banshee. Tymczasem skautuje swojego przeciwnika, zauważy, że ta ekspansja jest budowana, no i może sobie tutaj zasugerować, że jednak będzie to za chwilę bardzo dobry pomysł, żeby zaatakować Baneling Nest, więc jednak będzie miał miejsce tutaj. Będzie jednak miał miejsce tutaj ten atak Bane'ami w stronę tych jakże zbyt blisko ułożonych supply depotów. Zwłaszcza, że te baraki nie posiadają tutaj w ogóle dobudówki, więc nie byłoby problemu postawić je właśnie między tymi supply'ami. Nie bardzo wiem, co kierowało tutaj QXC za bardzo. Tymczasem nie, jednak czołgi oraz mediwaki. Nie będziemy widzieć tutaj Banshee, co jeszcze poprawia sytuację Senowi. Naprawdę bardzo tutaj poprawia to sytuację ze względu na to, że robiąc tego Baneling Busta nie będzie musiał za bardzo właśnie obawiać się obrony swojej bazy przed tymi Banshee. No i czołgi no niezbyt dobre na Zerglingi. Same mariny jak na razie są budowane, więc Banelingi jeśli jakiekolwiek pozostaną tutaj, będą naprawdę bardzo dobre. W każdym razie mamy tutaj Lera, który jest morfowany w Naturalu. Co jest interesujące, jeśli chodzi o to, Natural w tym momencie będzie o wiele bardziej odporniejszy, ponieważ będzie miał o wiele więcej obrażeń.
No i skan w stronę maina może tutaj zbyt mało zasugerować Terranowi, co będzie bardzo no niedobre, można by tutaj powiedzieć. Tymczasem mamy tutaj quad dropa z Marinów plus czołg, ale ten czołg nie posiada jeszcze siege mode'a. No i zastanawiam się, co autor miał na myśli, ponieważ ten czołg po prostu stoi sobie tutaj i nie za bardzo cokolwiek robi. Jeden z tych overlordów zostanie zniszczony i Sen, podczas gdy posiada supply bloka, będzie tutaj na czerwonym. O, ale jakże świetne wyskoczenie tutaj, wskoczenie tymi wszystkimi marinami. O, ale jeszcze kolejny overlord zostanie zniszczony. Bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Zerga, który morfuje oczywiście tutaj swojego lera, posiada Spinecrawlera. No i w tym momencie ten siege mode został zakończony. Czy będzie w stanie dostrzelić do wylęgarni? Wygląda na to, że nie. Jednakże atakuje tutaj kilka tych dronów. No i naprawdę bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Sena w jego naturalu. Czy będzie morfował jakiekolwiek Bane'y? Dokładnie tak, morfuje ich aż 12. Naprawdę bardzo duża ilość Bane'ów jest w tym momencie morfowana. Jeden Queen ginie! Naprawdę bardzo zła sytuacja w tym momencie. QXE, świetna pozycja. Problem oczywiście polega na tym, czy QXE będzie w stanie obronić się przeciw temu Baning Bustowi. Tych Bane'ów jest tutaj wystarczająco, żeby zniszczyć wszystkie te supply'e i wszystkie te bunkry jednocześnie. No i zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie obronić się przed tym bushem. Tutaj znajduje się jeden czołg, tutaj znajdują się cztery mariny. Czy Sen będzie pushował? Powinien za chwilę. Znowu będzie tutaj dropował, więc bierze jeszcze jeden czołg. To będzie bardzo słaba obrona w tym momencie w bazie Sena. 12 Bane'ów właśnie w tym momencie wypada, 3 Zerglingi, oczywiście, żeby absorbować te obrażenia i wszystko eksploduje. Cóż za niesamowity atak. Baneling Bass, jeszcze 2 Banelingi pozostały tutaj. Jest tutaj jeden czołg, który będzie starał się oczywiście w jakiś sposób atakować te Banelingi oraz Zerglingi. 2 Bane'y wpadają tutaj w linię minerałów, eksplodując, nie zadając w zasadzie prawie żadnych obrażeń. QXE jest atakowany w swoim naturale, straci tego Lera, ale jego przeciwnik w tym momencie traci wszystkie jednostki, traci wszystkie SCV-y. Tych SCV-ów jest tutaj 29, więc o wiele więcej niż dronów, ale spójrzcie, jak bardzo mocny był tutaj ten Baneling Bass. Stara się jeszcze tutaj jakoś uciekać tymi Zerglingami, ale nie będzie to miało miejsca, ponieważ są one bardzo, bardzo szybko niszczone. Jeszcze stara się tutaj coś QXE robić. Atak z dwóch stron. W tym momencie jeszcze te mariny znajdują się tutaj pod ostrzałem. Niesamowite. Czy atakuje tutaj tego Naturala? Dokładnie tak, ale ten Ler posiada jeszcze dobre 1500 obrażeń. W tym momencie root QXE. GG. Sen. Niesamowity Baneling Bass. Jakże późny, ale jakże skuteczny. Chciałbym, żebyście zauważyli, po prostu przemielił wszystko to, co znajdowało się tutaj. I tak jak mówiłem, to było bardzo, bardzo złe ułożenie tych supply depotów. To w zasadzie można by powiedzieć podręcznikowy Baneling Bust, podręcznikowy midgame'owy Baneling Bust miał tutaj miejsce i nawet ten czołg tutaj nie spowodował, że Sen miałby jakiekolwiek tutaj, żeby Sen miałby jakiekolwiek tutaj problemy, więc GG dla niego. Oczywiście QXE odpada, tutaj następny gracz Root będzie miał szansę tutaj zawalczyć sobie z jasno niebieskim Zergiem oczywiście. Dzięki bardzo wam wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia w następnej grze.